pozwolę sobie przedstawić Państwu kilka wniosków, które rysują się z naszej dotychczasowej akcji. Akcja się zaczęła we wrześniu zeszłego roku. Mamy 1500 szkół i to zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania. I teraz skąd się to zainteresowanie wzięło? Otóż to zainteresowanie wzięło się prawie na pewno, a właściwie na pewno, z tego, że nauczyciele i nauczycielki WF-u mają poczucie, że niedostatecznie dużo uwagi poświęcamy ich pracy i że mają rozmaite problemy w swojej pracy, którymi chcą się zająć. Także dostaliśmy od wielu nauczycieli i nauczycielek taki sygnał: nareszcie ktoś popatrzył na to, co my robimy. No, to nawiasem mówiąc, jest to ogólnopolska cecha. Prawdopodobnie większość zawodów w Polsce ma poczucie, że się nim niedostatecznie zajmujemy. Ale w tym przypadku tak jest na pewno i chcę Państwu powiedzieć, że z sondażu, z takiej sondy, którą zrobiliśmy, to dość mocno widać. Mianowicie zadaliśmy takie pytanie przez internet i do uczestników naszej akcji dotyczące tego, czy na wywiadówkach rodzice rozmawiają z nauczycielami, nauczycielkami WF-u. I jest to w zasadzie dosyć, muszę powiedzieć, wstrząsający wynik, jak się nad tym chwilę porządnie zastanowić. Mianowicie jedna z odpowiedzi głosiła tak od czasu do czasu, jak z innymi nauczycielami. I w ten sposób odpowiedziało 11% tylko internautów i 12% tych, którzy mają wiedzę z pierwszej ręki, a więc nauczycieli i dyrektorów szkół. Ten wynik pokazuje, że spoza takich ogólnych, wyłania się ta rzeczywistość, prawda, spoza takich ogólnych deklaracji, że sport jest strasznie ważny, że WF jest bardzo ważny, że to taki sam przedmiot jak każdy inny. To pokazuje, że rodzice rzeczywiście nie rozumieją tego, że ten nauczyciel WF-u robi ważne rzeczy i że należałoby się tym zająć. Jakie główne wnioski wynikają z naszych dotychczasowych z akcji, z sondażu, który zrobiliśmy z firmą PBS? Tutaj przy okazji witam jej szefa, pana Koczurowskiego. Otóż tak, po pierwsze wynika obraz zaskakująco optymistycznego stosunku dzieci do WF-u. Dzieci bardzo lubią WF. I co więcej, lubią go bardziej niż inne przedmioty. I mają dużo bardzo pozytywnych skojarzeń z WF-em. I to jest oczywiście bardzo, że tak powiem, fajny wynik. Niestety, jak to w życiu, ma on też różne swoje ciemne strony. Więc po pierwsze, ciemną stroną jest to, że to lubienie WF-u szybko spada wraz z wiekiem i z poziomem edukacji. Czyli w podstawówce na pytanie, czy tak ogólnie rzecz biorąc lubisz lekcje WF-u, czy to są fajne lekcje, nie, odpowiada tylko 8% dzieci. W gimnazjum już 22%, w liceum 25%. Druga rzecz, która jest jeszcze mniej przyjemna, to jest to, że to dotyczy także, że WF jak gdyby, mówiąc terminem, który nie wszyscy lubią, ma jakiś gender i to jest męski gender. To znaczy dziewczynki tego WF-u lubią znacznie mniej. Na przykład mieliśmy takie pytanie, czy gdybyś miał taką możliwość uzyskać całoroczne zwolnienie z WF-u, czy byś z tego skorzystał? W ten sposób odpowiedziało 18% chłopców i 31% dziewczyn. To jest jednak dosyć uderzające, że co trzecia dziewczynka w polskich szkołach, gdyby tylko mogła, to by po prostu nie chodziła na WF wcale. To wcale nie wynika z tego, że dziewczynki nie lubią się ruszać, tylko to raczej wynika z tego, że po pierwsze oferta jest bardziej krojona pod chłopców, a po drugie, że różne specyficzne, przynajmniej dwa specyficzne problemy temu sprzyjają. Pierwszy problem to jest banalne, trywialne, ale strasznie ważne, że badanie pokazało bardzo małą dostępność szatni, dobrze wyposażonych szatni i pryszniców.
No a dziewczyny, zwłaszcza troszkę starsze, nie lubią, prawda, muszą mieć i makijaż i tam, tak się nazywają te paznokcie pomalowane, manicure. Więc to jest ten. I drugi element to jest coś, że proszę Państwa, dziewczyny, to wiemy z wielu różnych badań, mają znacznie poważniejszy stosunek do nauki szkolnej. Znacznie więcej się uczą, więcej się tym przejmują. Nawiasem mówiąc, płacą też za to znacznie większe koszty. I w naszych badaniach wyraźnie to się pokazało, kiedy pytaliśmy o to, na przykład, czy się denerwujesz, albo czy się nie wysypiasz, albo czy jesteś spięty, spięta, to odpowiedzi dziewcząt były znacznie, ale to drastycznie czasami bardziej wyższe. Także proszę zwrócić uwagę, że tu się kryje pewien paradoks, bo skoro dziewczyny są bardziej napięte i bardziej zdenerwowane, to tak naprawdę najlepszą metodą na to jest ruch. A one właśnie ze względu na to, że uczą się do innych przedmiotów i tym się bardziej denerwują i przejmują niż chłopcy, to jakby tego ruchu mają mniej. Także to jest ten drugi element, który jest jakoś niepokojący. Trzecia rzecz, która się nam bardzo pokazała wyraźnie, to jest dewastujący wpływ ocen. To znaczy, jeżeli weźmiemy grupę uczniów, to jest niewielka i uczennic, niewielka grupa, którzy mają z WF-u jedynkę, dwójkę lub trójkę, czyli poniżej czterech, to jest grupa ludzi, którzy tak nie znoszą WF-u i tak się na nim, tak go źle oceniają, że po prostu oni widać gołym okiem, że to jest grupa, która jest w zasadzie skazana na to, żeby się sportowo w ogóle przestać rozwijać. To, co jest z kolei optymistyczne, to jest to, że tak jak już mówiłem, że nauczyciele są oceniani bardzo pozytywnie. Prosiliśmy o porównanie nauczycieli, nauczycielek WF-u do innych nauczycieli, nauczycielek. I zdecydowana większość odpowiedzi wskazywała na to, że oni lepiej uczą, zwłaszcza bardziej się pasjonują swoim przedmiotem. No i ogólnie są bardziej lubiani. Tak więc jest ten potencjał, który nauczyciel WF-u ma. I zwłaszcza to byłaby nasza też idea, jedna z idei tej akcji. Chcielibyśmy, żeby nauczyciel WF-u na terenie szkoły został ambasadorem, takim ambasadorem sportu i aktywności. No z tym jest trochę w Polsce kiepsko, bo jak zadaliśmy pytanie, czy na lekcjach innych przedmiotów zdarza się, że nauczyciel czy nauczycielka zrobi chwilę przerwy i prawda, na jakąś choćby drobną gimnastykę, mam nadzieję, że tutaj dzisiaj sobie zrobimy zaraz chwilę przerwy i drobną gimnastykę, to tak odpowiada niecałe 2%, czyli mniej niż co 50 szkole takie rzeczy się w ogóle zdarzają. To nie znaczy na każdej lekcji, ale że się w ogóle zdarzają. To jest zupełnie... I tak samo, jeżeli chodzi o na przykład o udział nauczycieli, nauczycielek w takich sportowych szkołach, prawda? Znaczy, przepraszam, w jakichś takich świętach szkoły czy coś takiego, gdzie się uprawia sport, to ten udział jest rzędu 20%. To znaczy 20% uczniów, uczennic mówi, że zdarza się, że nauczyciele uczestniczą aktywnie w tych zajęciach. Czyli krótko mówiąc, to proszę też zobaczyć, jaka to jest edukacja, prawda? Jaka to jest zmarnowana szansa edukacyjna, że robimy jakieś święto szkoły, mówimy, no teraz się wszyscy będą ruszać, no i wszyscy się ruszają, tylko nie nauczyciele. Dobrze, więc jeżeli zatem mamy taki obraz, który ma swoje jasne strony, czyli generalnie motywacja dzieci i chęć dzieci i to, że dzieci lubią ten WF i cenią sobie ten WF, zwłaszcza jak są młodsze i zwłaszcza jak są chłopcami, to jest niestety, ale generalnie pozytywny tutaj obraz i pozytywny obraz nauczyciela WF-u, to teraz proponuję, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób możemy, mając w głowie gdzieś generalnie tę wiedzę,
coś zrobić takiego, żeby współpraca na linii rodzice-nauczyciele była lepsza, żeby rodzice bardziej się w szkołę zaangażowali, tak? To znaczy, żeby nie było tak, że tylko 1 na 10 rodziców w ogóle wpada na pomysł, żeby porozmawiać z nauczycielem WF-u. A z drugiej strony jest też wynik, który pokazuje na to, jak szkoła reaguje na rodziców, który też jest nieprzyjemny. Mianowicie zadaliśmy takie pytanie. Szkoły skarżą się na plagę zwolnień z WF-u. Skąd biorą się te zwolnienia? I jedna z odpowiedzi brzmiała, rodzice zwalniają dziecko nawet z powodu kataru. Czyli krótko mówiąc, zrzucamy odpowiedzialność na rodziców. Tak? I jak zadawaliśmy to pytanie w internecie, gdzie odpowiadają przede wszystkim rodzice, to odpowiedzi tak było 20%. Ale jak zadaliśmy to pytanie w szkole, to zgadnijcie państwo, ile było odpowiedzi. No trochę przesadziłeś, Alicjo, ale 61, czyli krótko mówiąc 2/3 badanych nauczycieli, dyrektorów uważa, że to jest wina rodziców. Czyli jest jakieś napięcie. No i zastanówmy się, co z tym zrobić. Mnie trochę na tej mapie rodzice, nauczyciele zabrakło innych elementów. Bardzo długo się zajmuję jakby oglądaniem sportu tego amatorskiego, powszechnego. I jak porównuję to z innymi krajami, to zawsze mnie uderza, że u nas wszystko jest takie grubo ciosane. To znaczy jest albo nauczyciel, rodzic, albo wszystko, co zrobić z WF-em, albo co zrobić z tymi rodzicami, albo jaką zrobić akcję promocyjną, gdy tymczasem wszystkie te rozwiązania i polityki w innych krajach, to jestem ciekawa też twojej perspektywy, są naprawdę bardzo subtelne i tam oni rzeczywiście dobrze rozumieją, że żeby zmienić nawyki, a my mówimy o bardzo skomplikowanej sprawie, bo my zmieniamy nawyki, my zmieniamy sposób patrzenia na życie, my zmieniamy ludziom wartości, staramy się na nie jakoś wpłynąć. To jest bardzo skomplikowane. I masowanie w jednym miejscu nie wystarczy. Trzeba masować w kilku miejscach. Więc to, czego mi brakuje na tej naszej układance, to są na przykład organizacje sportowe, związki sportowe, organizacje pozarządowe w ogóle, ludzie, którzy zarządzają infrastrukturą, ludzie, którzy zajmują się osiedlami mieszkaniowymi. Bo to, żebyśmy my naprawdę mogli wytrwać w sporcie, na to się musi składać bardzo dużo, bardzo takich misternych rzeczy. Ja muszę być naokoło zachęcana przez wszystko, przez przestrzeń, przez moich rodziców, przez mojego nauczyciela, przez moich kolegów i koleżanki. To dobrze wiecie, że to jest tak ważne, żeby mi się udało. Ja w swoich badaniach, teraz dokładnie siedzę i analizuję badania, które realizuję na rzecz programu Animator i tam dużo rozmawiamy z ludźmi właśnie o doświadczeniu też WF-u, bo to jest jakoś formatywne. I takie sobie wyznaczyłam 3 punkty do analizy, jak myślę o sporcie. Jakie są motywy w ogóle wejścia w sport? No i tutaj szkoła to jest absolutna podstawa, szkoła plus rodzice oczywiście. Drugie, jakie są motywacje i mechanizmy wytrwania w sporcie? I to, co mnie też jeszcze bardzo interesuje, co się dzieje, że ludzie odpadają od sportu? I niestety ciągle w Polsce mamy bardzo dużo tych momentów odpadania, a mamy bardzo mało takich dojrzałych rozwiązań, właśnie skomplikowanych, które się składają z wielu elementów, które nam pozwalają wytrwać. Więc myślę, że rodzice z nauczycielami to już jest bardzo dużo, ale to jeszcze jest nie wszystko, bo jeszcze wokół tego muszą się dziać inne rzeczy, które sprawiają, że ten konflikt jest jakoś rozbrojony. Bo na razie wszyscy się zgadzamy na poziomie poznawczym, sport to zdrowie, trzeba się ruszać. Jednocześnie ciągle brakuje nam doświadczeń, właśnie jak to robić, żeby to było skuteczne, no i najłatwiej co zrobić, no to zwalić na tą drugą stronę. Więc my musimy, i myślę, że to się naprawdę w Polsce już dzieje, myśleć nad takimi rozwiązaniami, takimi projektami i programami, które pozwalają taką bardziej misterną układankę poukładać, żeby to się nie rozkładało tylko na tego biednego, zestresowanego rodzica, który po prostu nie ma czasu, albo na tego nauczyciela, który bardzo często dostaje ucznia, któremu się nie chce. Bo ja też rozmawiam z nauczycielami często i oni mówią, rzeczywiście, czasem nie mam motywacji, żeby poprowadzić super fantastycznie lekcje, ale do mnie przychodzą już uczennice, powiedzmy w gimnazjum, które mają tak głęboko w nosie WF, że ja nie mam motywacji. Więc jakby ja zawsze staram się usprawiedliwiać tą drugą stronę, rozumieć, co się dzieje, że te lekcje czasem nie wyglądają tak, jakby trzeba było. A na te lekcje WF-u przychodzą dziewczyny,
po prostu, które mają inne priorytety. I one, jak ja z nimi rozmawiam o sporcie, to one do mnie mówią tak, ale przecież mogę przejść na dietę i po prostu w ogóle nie jeść i osiągnę ten sam efekt. No i wtedy ja rozumiem, że dla tej dziewczyny sport jest tylko narzędziem do utrzymania wagi, ale ona kompletnie nie widzi różnych innych funkcji tego, jakby tej działki, tego obszaru życia. Bardzo dużo powiedziałam, chyba za dużo jak na pierwszy raz, nie? Myślę, że nie. Natomiast to, co mnie zainteresowało, bo w tych naszych badań też się wyłania coś takiego, że wraz z wiekiem sport zaczyna być spostrzegany coraz mniej jako zespołowa przyjemność, gra i w ogóle frajda taka z ruchu, a coraz bardziej jako takie narzędzie kształtowania swojego wyglądu. I to nie tylko u dziewczyn. Generalnie w obydwóch płciach i właśnie dzisiaj nawet miałam seminarium ze studentami, bardzo długo żeśmy rozmawiali o tym, jakiego sportu byśmy chcieli. I oni, jak zaczęliśmy mówić o tych doświadczeniach ich respondentów, tych doświadczeniach jestem na fitnessie, zamknięty w tym pomieszczeniu i muszę 60 minut biegać sam ze sobą. I pomyślałam sobie, a może nam chodzi o taki sport, który polega na tym, że mam frajdę z przebywania z kimś innym, nie? Że fajnie by było po prostu dzięki sportowi przećwiczyć taką koordynację społeczną, że muszę się z tobą poznać, że musimy się gdzieś umówić. I wiadomo, że ja mogę sport załatwić w ten sposób, że ja wchodzę do kapsuły, wykonuję kilka mechanicznych ruchów, dzięki temu jestem cała jędrna, ale nie o to nam też chodzi, chociaż za pomocą takiego technicznego sportu osiągamy wiele celów, o które nam chodzi. Ale gdzieś po drodze gubimy to wszystko, co jest, jak pan powiedział, frajdą. I my żeśmy się dzisiaj dokładnie na zajęciach na tym słowie frajda bardzo skupili, bo niezwykle nas uderzało w tych badaniach, które teraz robimy, jak jednak jest różnica w tym, że mężczyźni, to jest bardzo grząski temat z tym analizowaniem sportu kobiecego i męskiego, jak jednak mężczyźni mają więcej frajdy ze sportu. Mężczyzna nie ma takich wyrzutów sumienia, że ucieka, znaczy, że wychodzi z domu, żeby uprawiać sport. I że nie się szykuje, nie? Do klasówki się nie szykuje, tak, i tak dalej. Dokładnie. Natomiast jak ja czytam wywiady z kobietami, to mnie jest naprawdę bardzo smutno. Ja się chcę płakać. Sama też mam takie doświadczenie, że ja kradnę czas, żebym mogła coś sama albo z moimi znajomymi zrobić sportowego. Więc jakby to są zupełnie inne sytuacje bardzo często. I druga rzecz, między chłopcami i dziewczynami też jest dokładnie ta różnica. Ona się bardzo szybko zarysowuje. I tak jak pan powiedział, na samym początku chłopcy i dziewczynki startują z takiego jednego, takiego pozagenderowego, pozapłciowego, po prostu związanego z przyjemnością, z frajdą podejścia do sportu i nagle te drogi się rozchodzą i one się rozchodzą bardzo szybko i bardzo dramatycznie i my musimy się zastanowić, co zrobić, żeby ten rozdziew nie był taki duży, przy zachowaniu pewnej swoistości tego, jak kobiety podchodzą do swojego ciała, do tego, żeby nie śmierdzieć po treningu, że są pewne różnice ciągle, chociaż może nie wiem, akurat mężczyźni też nie lubią śmierdzieć, przepraszam. Chcę tylko powiedzieć, że w projektach, które oglądałam za granicą, jestem bardzo ciekawa Kanady, naprawdę, uderzało mnie, że jak się pojedzie do Anglii, lubię o Anglikach mówić, to oni doskonale wiedzą, że promowanie, szukanie rozwiązań, konkretnych polityk dla dziewczyn i dla chłopców musi być inne. Oni mają oddzielne projekty, nie dlatego, że uważają, że wysportowany człowiek, kobieta i wysportowany człowiek, mężczyzna to jest coś innego, bo ja uważam, że w sporcie jesteśmy mega równi. Jak już jesteśmy aktywni, to naprawdę poza płciami, ale ten moment dochodzenia do bycia wysportowanym niestety jest obciążony naszą płciowością i oni naprawdę mają inne kampanie reklamowe, inne plakaty, inne treningi dla trenerów, którzy pracują z dziewczynami i dzięki temu, bo tam jest taki sam problem z tym, że dziewczyny odpadają od sportu, dzięki temu udaje im się jakieś sukcesy na tym polu osiągnąć. Dobrze. Dziękuję bardzo. Otworzyła zgodnie z tym, co panią reklamowałem. Mamy szeroką panoramę zmiany społecznej przy okazji. A może teraz panią Lucynę Milewską-Monetę zapytamy właśnie też między innymi o tę sprawę edukacji dziewczynek i chłopców. Ale oczywiście proszę też, jeżeli pani ma inne rzeczy do powiedzenia, to bardzo też czekamy. Powiem tak, z doświadczenia, z wieloletnich obserwacji, no oczywiście dziewczęta i chłopcy mają inne priorytety i to jest zauważalne już od najmłodszych lat. Tak jak pani powiedziała, startują z tego samego poziomu. My jako nauczyciele musimy zadbać o to, żeby ich do tego zachęcić, żeby chcieli uprawiać w ogóle tę aktywność fizyczną, żeby mieli do tego pozytywny stosunek. Naszym
zadaniem głównym jako nauczycieli jest zachęcanie, podkreślam, zachęcanie, a nie zniechęcanie dzieci do tego, żeby potem była taka sytuacja, że im się ten WF bardzo źle kojarzy. Podstawą nauczania jest oczywiście zabawa. Uczymy przez zabawę i musimy o tym pamiętać, dlatego że wielokrotnie się spotykamy z tym, że nauczyciele mają takie nastawienie no właśnie na wynik konkretnej dyscyplinie, a to jest jak gdyby drugorzędna sprawa. Jeśli chodzi o szkoły sportowe, to również mam w tym doświadczenie. 7 lat uczyłam jako trener szermierki w Szkole Mistrzostwa Sportowego. I tutaj te osoby, które wejdą w ten tryb treningowy, one sobie dadzą radę. I tu nie chodzi o to. Chodzi o ogarnięcie tej większej części dzieci, na której nam po prostu powinno zależeć. O tym, żeby ich zachęcić do uprawiania sportu. Na pewno minusem jest to, że niestety w większości nie ma podziału w ćwiczeniu na dziewczęta i chłopcy. Dobrze by było, gdyby to było obligatoryjne i to powiedzmy od momentu 4. klasy. To już powinno być. Kiedyś tak było, w tej chwili ze względu na oszczędności. No, wszyscy wiemy, jak ta sprawa wygląda. A szkoda, naprawdę szkoda. Tutaj jeszcze chciałam nawiązać... Potem będziemy pana prosili o komentarz do tego, prawda? Tutaj chciałabym jeszcze nawiązać do sprawy bardzo istotnej naszej kultury, kultury podejścia do aktywności fizycznej. W innych krajach to jest wypracowywane przez lata, dziesiątki lat. U nas dobrze, że ta powszechność staje się coraz większa, że widzimy właśnie coraz więcej ludzi biegających, jeżdżących na rowerze, na rolkach. Cokolwiek by to nie było, jaką aktywność dzieci przejawiają dzieci wraz z rodzinami, jeszcze lepiej, jeśli właśnie to się dzieje w kręgu rodzinnym. My jako nauczyciele nie możemy się odcinać od rodziców. To nie jest tak, że my jesteśmy po jednej stronie bariery, a oni są po drugiej. My musimy współdziałać, dlatego że uczeń jest w centrum naszego zainteresowania. Ale jak to zrobić? Jak ich zachęcić? Jest tym podmiotem i oni muszą zrozumieć, że nam zależy na tym dziecku, że zrobimy wszystko, żeby ono było najlepiej wyedukowane, również tym w sensie fizycznym. Podjąć z nimi dialog, podjąć z nimi współpracę, zachęcić ich do tego, pokazać, mieć taką po prostu salę otwartą. Jeżeli ktoś z rodziców ma ochotę przyjrzeć się, jak ja prowadzę zajęcia, bardzo proszę. Nie widzę żadnych przeszkód. Jeśli chcę pojechać na zawody, bardzo się cieszę z tego powodu, bo chcę tym dzieciom towarzyszyć, daję dobry przykład. U nas na stronie internetowej poprosiliśmy aktywnych rodziców o to, żeby się ujawnili. Jeżeli przejawiają jakieś formy aktywności z dziećmi, z rodzinami, wstawiają tam swoje zdjęcia, opisy. My promujemy te osoby jako takie wzorce dobrych zachowań, właściwych po prostu dla wszystkich dzieci. Musimy pamiętać o tym, że to jednak rodzic, tak jak ze wszystkim, ma największą rolę w tym kształtowaniu małego człowieka i że to w wielkim stopniu od rodzica zależy, czy te 6 lat zostanie wykorzystane na to, żeby pokazać dziecku, nie mówić dziecku, że tak, powinieneś to robić, bo potem w przyszłości będziesz zdrowy, tylko pokazywać mu swoim przykładem, że to jest, użyję brzydkiego słowa, którego się nie powinno, że to jest fajne po prostu, że to jest coś, co daje satysfakcję. My promujemy takie podejście, że sport rodzinny to budowanie więzi, że to nie jest tylko tak, że to ma prowadzić do rozwoju fizycznego, tylko że to prowadzi do rozwoju więzi między rodzicem a dzieckiem, między rodzeństwem i dzieckiem w grupie rówieśniczej. Więc to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli przeskoczymy ten etap pokazywania małemu dziecku, że sport to coś więcej niż tylko to bieganie po podwórku, że to ma szerszy wymiar, takiemu dziecku jest później trudniej znaleźć się w sytuacji, kiedy nagle ktoś mu każe biegać i robić, wykonywać czynności, do których nie jest przywykłe. Więc my zwracamy, jakby pokazujemy rodzicom, jakie są możliwości, żeby te dzieci od jak najmłodszych lat wprowadzać w aktywność fizyczną. Nie będę tego nazywała konkretnymi dyscyplinami sportu, bo
Wiadomo, że możemy pokazywać cały wachlarz. To mogą być wspólne wyprawy rowerowe, to mogą być, nie wiem, gra w badmintona, czy też cokolwiek innego, ale pokazywać, że są różne możliwości i wtedy dziecko widzi, że może znaleźć coś dla siebie, a być może to będzie jednak to bieganie po podwórku. To też jest aktywność fizyczna, którą należy wspierać. Te programy są kierowane nie tylko do takich dzieci w wieku przedszkolnym, ale też dla starszych, prawda? I dla rodzin ze starszymi dziećmi również. Nasz portal jest skierowany do rodziców dzieci w każdym wieku. Tak właśnie. Naprawdę. I jak często pani słyszy coś w rodzaju, no to my nawet tutaj robimy coś, ale w tej szkole to... Albo wręcz odwrotnie, że właśnie coś ze szkołą razem. To jest tak, że... To są dwa odrębne światy. Nie, to nie są dwa odrębne światy. Niestety bardzo często jest tak, że ta aktywność fizyczna w szkole rzeczywiście postrzegana jest przez rodziców jako... Przez jednych rodziców, tych, którym się nie chce jakby włożyć własnego wysiłku w aktywność fizyczną dzieci, jest postrzegana dobrze, że jest, bo przynajmniej się rusza. A ci rodzice, którzy są bardziej zaangażowani w rozwój fizyczny swoich dzieci, oczywiście mają bardzo dużo wątpliwości co do tego, jak dzieci są w szkole prowadzone, no ale wiadomo, że rodzic zawsze uważa, że jest najmądrzejszy, że on by to zrobił najlepiej. Ale jeszcze wracając do tego, że rodzice nie rozmawiają w swojej masie z nauczycielami od WF-u. Mnie się wydaje, że to generalnie jest tak, że rodzice, dopóki nie pojawi się problem, nie rozmawiają w ogóle z żadnymi nauczycielami. Tak naprawdę przychodzą na te wywiadówki, żeby wziąć ten dzienniczek. Jeżeli wszystko jest w miarę w porządku, to nie są tak bardzo zaangażowani. Więc to akurat mnie jakoś specjalnie nie dziwi, że tak nie rozmawiają chętnie z nauczycielami od WF-u. Ale ja na przykład osobiście, dla mnie każdy nauczyciel jest równorzędny, ponieważ jestem rodzicem zaangażowanym w wychowanie swoich dzieci, to niezależnie od tego, co widzę w dzienniczku, i tak chodzę, żeby się dowiedzieć na przykład o to, jak wyglądają relacje mojego dziecka z innymi dziećmi na lekcjach WF-u, bo tak jak wyobrażam sobie, że podczas normalnych lekcji te relacje są prawidłowe, tak mogę sobie wyobrazić, że WF jest takim miejscem, na którym wychodzą różne rzeczy. I jeszcze a propos tego, że dzieci ćwiczą razem, rzeczywiście u nas w szkole tak jest. Moje dziecko chodzi do klasy sportowej i w czwartej klasie dzieci, dziewczynki i chłopcy mają zajęcia WF-u razem, co zaczyna być dla części dziewczynek problemem z różnych tak przyczyn fizjologicznych na przykład. Więc to jest duży problem, który myślę, że też wpływa na to, że dziewczynki częściej chciałyby nie chodzić na zajęcia z WF-u. Jeśli chodzi o moją pracę psychologa sportu z zawodnikami, rodzicami i trenerami, to ja wspieram funkcjonowanie takiej triady właśnie zawodnik, trener, rodzic. I ta komunikacja między rodzicem a trenerem jest tutaj kluczowa w funkcjonowaniu zawodnika. I w Finlandii, wracając do pana pytania, ta triada jest przeniesiona na warunki szkolne. Czyli mamy nauczyciela, mamy rodzica i mamy ucznia, który chce pewnych rzeczy próbować, który chce się pewnych rzeczy nauczyć i zarówno rodzic, jak i nauczyciel umożliwiają mu taką ścieżkę rozwoju, również w kontekście wychowania fizycznego. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo kanadyjskie za wielką wodą, nie jestem socjologiem i to są moje laickie obserwacje, natomiast ja obserwuję bardzo duże rozwarstwienie społeczeństwa pod względem ekonomicznym, jak i pod względem sprawności fizycznej. Że w Polsce? Nie, mówię teraz o Kanadzie. O Stanach Zjednoczonych. Mamy ludzi bardzo sprawnych, którzy dokonują wielkich rzeczy, będąc tak naprawdę amatorami w swoim zaangażowaniu w sport i mamy ludzi, którzy są po prostu bardzo otyli i bardzo mało sprawni i brakuje nam tego środka, tego sportu powszechnego, który udało mi się osiągnąć Finom. Także tutaj mamy na pewno z kogo czerpać przykład. Jeżeli chodzi o koedukacyjność sportu w Finlandii, ja kończyłem w Finlandii uczelnię, którą można porównać do naszej Akademii Wychowania Fizycznego i na tej uczelni studiuje 65% kobiet. Tam jest po prostu dużo więcej dziewczyn, które potem zostają nauczycielkami WF-u, propagadorkami. Dziękuję bardzo.
Widzą Państwo, niby ma się jeden język ojczysty, ale spędzając ponad pół życia za granicą, jednak niektóre słowa sprawiają trudność. I to, co mówiłaś na temat tych różnic programowych dla dziewczyn, dla chłopców, to w Finlandii jest bardzo, bardzo mocno również stosowane, tak jak w Wielkiej Brytanii. Mogę króciutko, tylko jedno zdanie, bo bardzo jest ważne to, co ty powiedziałeś o tym rozwarstwieniu, bo jak generalnie popatrzymy na to, jaka jest sytuacja usportowienia, aktywności w Polsce i to, co zawsze mnie też bardzo smuci, to możemy powiedzieć, widzimy dużo biegających osób, jest moda na fitness, była moda na zumbę, ale rzeczywiście aktywność sportowa bardzo zależy od tego, czy jesteśmy zamożni, czy jesteśmy wykształceni i czy mieszkamy w mieście. I ciągle nie możemy zapominać o tym, że jest szereg osób, które od tej mody sportowej odpadają albo w ogóle nie są do niej zaproszone, nie mogą jej doświadczyć. Proszę Państwa, mam ważny komunikat, mianowicie jest na sali Andrzej Supron. Może niektórzy z Państwa pamiętają, srebrny medalista olimpijski. A obecnie propagator swojego sportu, zapasów w szkołach. Pewnie będzie się Pan chciał z nami podzielić swoimi doświadczeniami, ale no, otwieram teraz głos dla Państwa. To znaczy tu zostało zarysowanych kilka wątków. Jak Państwo to oceniacie z perspektywy tego naszego głównego dzisiaj tematu w miarę możliwości, czyli relacji rodzice, szkoła, młodzi ludzie, tej triady, o której Pan mówił. Bardzo proszę. Wracając do podstawy programowej, w treściach, w celach szczegółowych są pewne zapisy, które przygotowują naszych uczniów do pewnych działań w rekreacji ruchowej. Między innymi jest to prowadzenie samodzielnie rozgrzewki, prowadzenie gier i zabaw, pomiar swojej sprawności fizycznej, stopnia otyłości i to jest na wszystkich etapach edukacyjnych. Myślę, że dobrze jest, pracując z dziećmi, zachęcać ich do przekazywania tych informacji do domu, tak żeby na przykład rodzice mogli sobie sprawdzić, czy mają prawidłowe tętno po wysiłku, czy mają prawidłową wagę, czy potrafią z dzieckiem zrobić marszobieg w określonym tempie. Myślę, że to też jest takie przełożenie właśnie nauczyciel, uczeń i trafienie do rodzica. Jeżeli rodzic nie przychodzi do nas, to my możemy przychodzić do rodziców właśnie poprzez naukę dzieci i młodzieży pewnych zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych. Gratuluję bardzo tego programu. Bardzo mi się podobają dwa pierwsze elementy, czyli ta debata szkolna, czyli że dzieci mogą powiedzieć, jak chcą, żeby ten WF się zmieniał. To mi się bardzo podoba. I ta lokalna impreza. To faktycznie, ponieważ programów edukacyjnych w Polsce, nie wiem czy Państwo wiecie, jest bardzo dużo. Jest około 30 różnych programów związanych ze zdrowym stylem życia. I my w Instytucie Żywności i Żywienia zajmujemy się między innymi ewaluacjami takich programów i w ogóle wpływem szkoły na efektywność takich programów. Także no mam nadzieję, że ten program będzie efektywny. Natomiast co mi tutaj zabrakło do tej pory i co chciałam powiedzieć? Tak jak powiedział Pan z MEN-u, Ministerstwo Edukacji Narodowej daje możliwość wprowadzenia zajęć do wyboru. Ja mam teraz takie pytanie, na które chciałabym uzyskać odpowiedź. Dlaczego dyrektorzy szkół z tego nie korzystają? Taka jest prawda, ponieważ my tutaj mówimy o tym, że dzieci nie ćwiczą, że jest WF. Natomiast po prostu WF w polskiej szkole jest nieatrakcyjny, jest po prostu nudny. Po prostu. Jeżeli teraz placówki edukacyjne nie będą korzystać z tej możliwości, a z tego co wiem, niektóre korzystają, a niektóre nie korzystają. Mamy bardzo dużo szkół o tak zwanej dobrej praktyce, które potrafią z tego skorzystać i to są już szkoły na przykład podstawowe, a są gimnazja i licea, które po prostu nie korzystają z tej możliwości. Czyli jeżeli nie będzie uczeń miał możliwości dokonania wyboru i ten WF będzie nudny i ta dziewczyna będzie musiała ćwiczyć, nie wiem, siatkówkę, koszykówkę, ona po prostu nie będzie ćwiczyła. Czy są na sali dyrektorzy, dyrektorki?
Teraz to się trudno przyznać. Ja tylko jeszcze jedno słówko o tej edukacji rodzica. My się akurat w Instytucie Żywności i Żywienia zajmujemy bardzo intensywnie edukacją rodzica związaną ze zdrowym żywieniem. I proszę mi wierzyć, że szkoła, również są szkoły, które wprowadzają tą edukację, ale są szkoły, które nie wprowadzają. I teraz jeżeli mówimy o ustawie, no to w ustawie jest napisane, dyrektor szkoły ma dbać o dobrostan ucznia, a jak on to zrobi, ma naprawdę bardzo wiele narzędzi, które może wprowadzić. I teraz są dyrektorzy, którzy edukują rodzica, którzy włączają go w ten program w szkole. Natomiast są tacy dyrektorzy, którzy po prostu tego nie robią. I tutaj też pytanie do państwa. Jak państwo w swoim programie włączacie rodziców właśnie w edukację taką prozdrowotną? Czy w ogóle jest taki element? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, teraz. Ja przepraszam, nazywam się Dorota Jagac, jestem nauczycielem wychowania fizycznego i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Bardzo mnie zszokowało pani stanowisko, że lekcje WF-u w szkole są nudne. Ponieważ uczę w klasach kiedyś od pierwszej do ósmej, w tej chwili od pierwszej, zachęcam rodziców, już od paru lat prowadzę takie zajęcia, mamo, tato, ćwicz ze mną. Na te zajęcia przychodzą raz w miesiącu rodzice, ponieważ plan akurat mój się szczęśliwie tak składa, że nie muszą się zwalniać z pracy, czyli o godzinie 16:25 zaczynamy wspólną lekcję wychowania fizycznego. I odpowiem pani jedno, na pierwszych zajęciach dwóch, gdzie jest różna atrakcja, były i tańce towarzyskie, i wspólne zawody. Nie, proszę pani, prowadzę tak non-stop zajęcia, pracuję 30 lat i myślę, że większość moich kolegów tak samo pracuje. Odpowiem pani jedno, przyszli rodzice jako widownia. Ja nie zapraszałam rodziców na hospitację swoich zajęć, tylko do wspólnego zobaczenia, jak dziecko się rozwija psychomotorycznie i jakie ma problemy z adaptacją w zespole kolegów. Jak reaguje na porażkę, kiedy w jakich wyścigach coś mu się nie udaje i w jaki sposób możemy go wesprzeć. I jest mi bardzo przykro. Nasza szkoła realizuje program edukacji zdrowotnej od bardzo wielu lat i bardzo prosiłabym o niegeneralizowanie takich opinii. Bardzo prosimy. Znaczy, proszę państwa, oczywiście chciałam przeprosić wszystkich nauczycieli, którzy poczuli się urażeni moją wypowiedzią. Nie taki miałam zamiar. Są nauczyciele z pasją, tak jak tutaj pani, którzy po prostu realizują ten program cudownie. I jestem pewna, że w tej szkole nie ma zwolnień z WF-u. Jestem pewna. Jeżeli byśmy zadali teraz pani pytanie, jaką ma frekwencję na lekcjach WF-u, podejrzewam, że to jest około 90%, czyli bardzo dużo. Moja, albo więcej. Super, super. Właśnie, natomiast ja, ponieważ korzystając z tej debaty, chcę głośno powiedzieć, mówiąc o tym, że WF w polskiej szkole jest nudny, nie chcę absolutnie generalizować, ale uważam, że dzieci są zwalniane z WF-u, ponieważ ten WF jest nieatrakcyjny dla nich. I oczywiście mówimy tu przede wszystkim o gimnazjach i ponadgimnazjalnych szkołach, gdzie po prostu te lekcje są rozbite na przykład na 4 dni w tygodniu. Te lekcje nie są łączone i organizacja tych lekcji jest po prostu taka, że właśnie to, co pan powiedział, nie ma prysznicy, dziewczęta nie chcą się spocić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są szkoły, gdzie właśnie jest taniec, jest aerobik, jest snorking walking, prawda? I właśnie ta debata, którą państwo proponujecie, bardzo często jest tak, że dzieci na początku roku szkolnego w takiej debacie uczestniczą, mówią, co by chciały. Oczywiście to nie są zajęcia do wyboru, że z 10 sobie mogę wybrać. Nie, to są 3 dyscypliny. I wtedy ta dziewczynka, tak, czy dziewczyna może sobie wybrać. Ona na pewno będzie ćwiczyła, jestem przekonana. Miło mi, że taka akcja powstała, ponieważ to się absolutnie wiąże z tym, co ja w tej chwili próbuję zrobić. Nie oszukujmy się, my leżymy już w przedszkolu. A co dopiero, jeżeli chodzi o pierwsze 3 klasy. Ja mogę pogratulować pani, że pani prowadzi zajęcia początkowe jako fachowiec, ponieważ w pierwszych 3 klasach i mamy... I wciąga rodziców.
Tak, mamy nauczycielki od wychowania, od rysunków, śpiewu czy czegokolwiek innego, osoby, które nie mają zielonego pojęcia o wychowaniu fizycznym dziecka, już nie mówiąc o psychofizycznym i tak dalej. Co prawda dyrektorki bronią mnie, mówią jak, one mają przecież godziny, one się uczyły, one się przygotowywały, ale w praktyce to absolutnie nie działa, nie działa. Cieszę się, że weszła w tej chwili ustawa, że pan prezydent już podpisał ustawę, że można dokoptowywać tak zwanych asystentów. Mój pomysł wcześniej był taki, żeby można powiedzieć, że wykwalifikowany nauczyciel od wychowania fizycznego prowadził zajęcia w szkole z pierwszych trzech klasach, bo to jest mój właściwie taki najważniejszy punkt, a pani prowadząca była asystentką, no bo wiadomo, że odebrać jej te godziny to jest problem, bo jeżeli się odbierze, to nie będzie miała swoich godzin, jak nie będzie miała swoich godzin, nie będzie miała etatu, jak nie będzie miała etatu, nie będzie miała karty nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym odwrócono. On będzie asystentem takiej pani. Cudownie, idealnie, co można rzecz biorąc. Zresztą wpadnę panu w słowo, było jednym z postulatów naszych poprzednich tutaj spotkań. I super. I cieszę się bardzo, że mamy ten sam pogląd. Natomiast pogratulować pani pomysłów. No to jest to. Jeżeli nie umówmy się, wszystko jest w rękach ludzi. Jeżeli nie mamy ludzi z pasją, nie mamy ludzi zaangażowanych, nie mamy ludzi wyedukowanych, dzieci, jak takie małe zwierzaczki, łapią wszystko. A zwłaszcza zapasy. Nie, a zwłaszcza zajęcia wychowania fizycznego. No właśnie, tak. Ale... Jeżeli widzą, że na wychowaniu fizycznym pan rozmawia przez telefon, grajcie. Momentalnie one się nie angażują w to. Nauczyciel musi być od początku do końca zaangażowany w to, co robi, a zwłaszcza jeżeli dotyczy to dzieci. No, prawda jest taka, że w moim programie ja preferuję zapasy. Cieszę się bardzo, że jest tu pan dyrektor od sportu powszechnego z Ministerstwa Sportu, pan Dariusz Buza, który notabene zajmuje się tymi sprawami. Ja wziąłem teraz udział w konkursie właśnie na promowanie sportu w szkołach podstawowych. Ja powiedziałem o tych pierwszych trzech klasach. Dlaczego? Dlatego, że tam ten sport leży. Ja zaproponowałem zapasy w każdej szkole. To jest program Mały Mistrz. To jest program Ministerstwa Sportu Mały Mistrz. Zaproponowałem zapasy. Każdy się pyta, dlaczego zapasy? Dlatego, że zapasy w początkowej fazie opierają się na ogólnorozwojówce, bardzo symetrycznie angażują cały aparat ruchowy i jeszcze do tego wszystkiego wzmacniają psychofizycznie. Mało, z wady robią zaletę, że taki grubasek prześmiewany przez wszystkich, on nagle wchodzi na matę, przewraca i jest hero. To jest nieodłączne w rozwoju psychofizycznym każdego dziecka. Poza tym proszę zwrócić uwagę, jakiego my mamy konkurenta w postaci internetu, tych gier ogłupiających. On ma tam wszystko. On tam walczy, on tam skacze, on tam strzela. Tam jeszcze brakuje jakiegoś, nie wiem, wodotrysku i tak dalej. My musimy coś zaproponować, tak jak pani powiedziała. Trzeba coś zaproponować. Ja się w zupełności z panią też zgadzam. Oczywiście jakby wszyscy byli tak jak pani, nie byłoby chyba dzisiaj tego spotkania. W związku z tym trzeba coś zaproponować. Co można dziecku zaproponować, żeby go oderwać z tego wirtualnego, jakże atrakcyjnego świata? Rywalizację. Zdrową rywalizację, tak jest. Rywalizację autentyczną, gdzie mogą ze sobą dzieci rywalizować i wykorzystywać swoją adrenalinę, która u dziecku w tym wieku jest ogromna. Dlaczego proponujemy zapasy? Bo synonimem zapasów jest mata. Mata w każdej szkole. W tej chwili mata w szkole to jest mata i grajta. I to jest najprostsze, co może być dla każdego nauczyciela. Dziecko, jak poczuje miękkość pod stopami, to momentalnie ta adrenalina i wtedy jest potrzebny właśnie fachowiec, który ukształtuje, potrafi przewrót zrobić do przodu. Przecież dzieci idą do gimnazjum, nie potrafią przewrotu. Ja mam syna, który ma 12 lat, akurat jest na tym etapie. Jak ja się go zapytałem, jakie macie zajęcia, no teraz zrobione są fakultety. Tak, jak ktoś tu powiedział, dziecko może iść sobie na koszykówkę, na siatkówkę. I mówię, co tam jeszcze masz? Ogólnorozwojówkę. Idź na ogólnorozwojówkę, bo to jest najlepsze, co może być. No i się pytam, co było za zajęcia? On mówi, no graliśmy w siatkówkę, okej. Okay. Na następne zajęcia, co robiliście? No graliśmy w ping-ponga. W trzecim, w siatkówkę. Ja mówię, a gdzie ogólnorozwojówka? No właśnie to jest ogólnorozwojówka, że możemy każdego po trochu. No masakra. Dobrze. Jeszcze nie ma zajęcia ogólnorozwojówki. Później głos.
Aha, rozumiem, że no ja niestety zerwałem się trochę z nagrań, bo dzisiaj mam taki dzień trochę nagrań. Chciałem po prostu, później jeszcze zostawię to, bo nie ma, tu są ludzie z tego projektu, więc będą mogli to odebrać. Ja tylko chciałem powiedzieć, proszę Państwa, jeżeli nie popracujemy z dziećmi w pierwszych trzech klasach, no zresztą przysłowia są mądrością narodu, prawda, co za dziecka nie nasiąknie. Także ja naprawdę gratuluję, że Ministerstwo Sportu się też tu angażuje. Wam gratuluję inicjatywy, bo niestety będziemy mieli dzieci McDonalda. Za chwilę będą wszystkie dzieci chodziły o tyłę. No i to możemy mnożyć przykładów. Cieszę się, że tu będzie burza mózgów, że coś wymyślimy, tylko najistotniejsze jest to, żeby to wcielić w życie. Dziękuję. Dobrze. Przysłuchuję się już kolejnej dyskusji i myślę, że przydałoby nam się rozgraniczenie, jeśli chodzi o pracę nauczyciela. Czy ja mam robić wychowanie fizyczne czy sport? Bo to są zupełnie dwie różne bajki, że tak powiem. Oczekiwania społeczne w stosunku do nauczycieli są rozbieżne. Pan Supron, zapasy jako dyscyplina sportu. Ministerstwo Zdrowia, otyłe dzieci są. Cała, przepraszam, podstawa programowa jest o ogólnym rozwoju. Przepraszam, że to powiedziałem, ale tak jest. I teraz mamy tak, czy sport, czy wychowanie fizyczne. I wkrada się taki chaos pojęciowy w nasze dyskusje. I jeśli ja mam 26 osób w klasie i mam trzech wybitnych, powiem wybitnych na swój wiek, sportowców, czterech otyłych, jedno dziecko autystyczne, czworo, którym się nie chce. Ja muszę dla nich zrobić zajęcia atrakcyjne. I jeszcze w podstawie indywidualizacja ma wystąpić. Na połowie sali, może takie, jak tutaj mam. I później rozliczany jestem z efektów, nie tylko kształcenia fizycznego, bo przygotować muszę reprezentację szkoły, ale także to, co pani powiedziała, zmiana zachowań i postaw. Jako te prospektywne wychowanie dla sportu powszechnego, po zakończeniu edukacji. I później się mówi, oczekiwania są bardzo duże społeczne. Tak jak mówię, każda grupa i instytucje odwołujące się do edukacyjnych walorów sportu, wychowania fizycznego, każdy ma rozbieżny interes. I ja mam to z 20 kilkoma osobami wszystkich zaspokoić. Jak, kiedy? Mam tylko do pana w związku z tym pytanie, które dotyczy tak jakby ściągając troszkę do naszej debaty. Czy w tym problemie, który pan ma, bo wszyscy go widzimy i świetnie go tak, pan wyłożył. Tak, do rodziców już przechodzę. Właśnie. Jeśli sport, rodzic decyduje się, że dziecko będzie uprawiać sport, powiedzmy pozaszkolny, ten sekcyjny w klubie, wtedy jest nastawienie zupełnie inne, bo to jest świadomy rodzic. Tam trzeba pomóc i finansowo, transportowo, przy organizacji turniejów, wyjazdów, tam już jest grupa świadomych rodziców. I to jest dla dziecka obowiązek, płaci się składki i powiedzmy jest inne nastawienie. Oni bardziej są skłonni współpracować z panem, rozumiem? Nie skłonni, tak jest, bo on jest świadomy. On posyła dziecko, on wie jakie są zalety, na co. Z tego dziecka nie musi wyrosnąć mistrz olimpijski. Oczywiście. Po prostu mamy przygodę ze sportem. Ile ona będzie trwała, bo predyspozycje na początku ukazują się do dyscypliny, a później one wraz z rozwojem psychoruchowym nie muszą w seniorskim wieku, powiedzmy, się rozwinąć. To są rzeczy znane z wszystkim. Ale po prostu rodzic chce, żeby dziecko jego przeżyło przygodę ze sportem, powiedzmy, przez te 5-8 lat. Jeśli mamy wychowanie fizyczne, to wtedy rodzic, jest to grupa taka, która, to co mówiłem, jak jest problem, to wtedy się rozmawia z każdym nauczycielem. A jeśli, tak jak mówimy, sport powszechny nie jest kapitałem społecznym w Polsce i to jest odzwierciedlenie w zachowaniu, w zainteresowaniu rodziców w szkole i koniec. Jeśli dziecko się uczy, a ma problemy z wychowaniem, rodzic machnie ręką na to. Jak trzeba, to załatwi zwolnienie. Załatwi, bo tak jest. I to jest, mówię, gdybyśmy, mówimy ile tam osób w sporcie powszechnym startuje, to jest kilkanaście procent. To jest odzwierciedleniem tego, jakie jest zainteresowanie dziećmi w szkole. Po prostu. Świadomi rodzice. I druga sprawa, pomysły są dobre, rodzice chcą pracować, ale edukację traktuje się w kategoriach ekonomicznych. I mówię, 26 osób, jeśli jest, mówimy podział na grupy, a dyrektor powie pod presją nadzoru prowadzącego, nie ma żadnego podziału, ma być tak jak jest, bo nie ma pieniędzy, koniec. I tak jest, i kończy się. Tak.
Koedukacyjne są grupy. Tak jak powiedziałem, mam dwóch uczniów autystycznych, 20, i mam sportowców grupy, którzy przychodzą nawet w soboty i są takie, którym nie... Tak jak w każdej grupie, klasa to jest grupa społeczna i po prostu jest przedział. No, a oczekiwania w stosunku do nas są duże. I dlatego prosiłbym, żeby rozgraniczyć wychowanie fizyczne jako takie, a sport nawet dzieci, młodzieży i szkolny, bo to są dwie różne bajki, a my... Trochę te zazębiają nam się te pojęcia, chociaż one mają wspólne elementy, ale wtedy w takiej dyskusji chaos powstaje. Ja się zgadzam z panem, że myśmy powinni pamiętać o tym, o tej różnicy i my się rzeczywiście zajmujemy wychowaniem fizycznym i pracą ze wszystkimi dziećmi, także z tymi, którym się nie chce albo które są otyłe, albo których rodzice uważają, że to WF to jest coś, co kradnie czas na prawdziwie ważne w życiu rzeczy. I jakby sama idea tego programu była dokładnie taka, żeby trochę wspomóc nauczycieli, ponieważ mamy wrażenie, że trochę tak jest, jak pan mówi, że wszyscy mają bardzo wysokie oczekiwania, natomiast że po stronie bardzo często dyrektorów szkół, gmin, Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale także rodziców, to wsparcie jest za małe. Ja na przykład myślę, że być może przy okazji tutaj o ministerstwie, ponieważ pan z nami bardzo dzielnie na wszystkich spotkaniach jest i tych skarg wysłuchuje, że może, ponieważ wiem, że są planowane jakieś korekty podstawy programowej, że być może pewne elementy z tych rzeczy, o których tu mówimy, mogą się znaleźć w podstawie programowej. Nie ma powodu, żeby na przykład jakaś współpraca z rodzicami czy ze środowiskiem lokalnym, nie wiem, w podstawie programowej do WOS-u, którą pisałam, jest bardzo wyraźnie powiedziane, że uczeń rozpoznaje problemy swojej lokalnej społeczności i prowadzi działania, które mają ten problem, wybrany problem rozwiązać. Nie widzę powodu, żeby właśnie w podstawie do WF-u nie było takiego elementu, który mówi nie tylko o dziecku i ewentualnie jakiejś grupie, ale także wychodzeniu do społeczności lokalnej i do rodziców. I to jest dobry moment, żebyśmy wspólnie myśleli o tym, co tam włożyć, bo to pomaga. To pomaga dyrektorowi, to pomaga nauczycielom. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że wydaje mi się, że tak jak pani tutaj mówiła na początku, ja też myślę, że to jest proces subtelny, skomplikowany, wieloelementowy i który trwa. I bardzo się cieszę, żeśmy zaczęli go, ale no, na pewno nie jest tak, że my go w tym roku załatwimy. Ale trzymajmy temat i poprawiajmy podstawę. My to, co robimy z naszej strony, to wywieszamy takie rzeczy, o których pani mówi. To sprawdziłam z koleżankami. Pani dobra praktyka pod tytułem Matko, Mamo, Tato, ćwicz razem z nami wisi na naszej stronie. Pani Lucyny pomysł na otwarty WF, otwartą salę gimnastyczną wisi na naszej stronie. My próbujemy tym zarażać i też zachęcamy państwa, jeżeli macie jakieś rzeczy, które tam nie wiszą, to nam przyślijcie, to wywiesimy i będziemy dalej próbowali. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby dzisiaj spróbować sobie odpowiedzieć na to pytanie, które postawiliśmy w debacie, czyli jak ułatwić nauczycielom i rodzicom współpracę na rzecz dobrego wychowania fizycznego. Ja bym się chętnie podzielił dwoma takimi małymi, dobrymi praktykami. Ale czy możemy się jeszcze tylko przy tym, ale tymi właśnie, czy innymi? To jeszcze przez chwilę się zatrzymajmy nad tym pomysłem zadawania pracy domowej z WF-u. Oczywiście taka praca domowa nie polegałaby na tym, żeby powtórzyć sobie historię Igrzysk Olimpijskich, tylko byłaby pracą domową polegającą na wspólnym uprawianiu sportu. I tutaj uwaga, nauczyciel nie miałby żadnej kontroli nad tym, czy ta praca rzeczywiście jest odrobiona, ale jeżeli rodziców wprowadzi się w taki system i powie się, w tym roku szkolnym praca domowa jest nie tylko z polskiego, matematyki, historii, fizyki i wszystkich innych przedmiotów, ale też z WF-u, raz na jakiś czas będzie zadawana, proszę się przygotować, że uczniowie będą wychodzić z takimi, państwa dzieci będą wychodzić z takimi pomysłami. To też pokazuje nauczycielom, że do pracy domowej można mieć zupełnie inne podejście niż konwencjonalne, czyli to nie jest praca, którą się potem przynosi do szkoły, sprawdza i na to zazwyczaj mija 20 minut lekcji na sprawdzanie pracy domowej, ale to może być dobry pomysł też na WF. Chciałem się z państwem podzielić takimi dwoma małymi rzeczami, które udało mi się wprowadzić w dwóch szkołach z oddziałami sportowymi, w których pracuję w Gliwicach.
I pomysł pierwszy w szkole, która jest bardzo silna w dziedzinie pływania, zorganizowaliśmy rodzinne zawody pływackie w sztafetach. I one się odbywają dwa razy w roku szkolnym. Dziadkowie też? Czy... Dziadkowie są na trybunach z pomponami. Ale nie... mogą pływać, jeżeli chcą. I jest to fantastyczna impreza, która angażuje rodziców, bo myślę, że o tym jest ta debata, która angażuje rodziców w życie swoich dzieci, w ich zaangażowanie w sport i też w życie szkoły. Chętnie o tym porozmawiam w przerwie, ale jeszcze chciałbym... Tylko pan powie, jaki jest procent rodziców bierze w tym udział aktywnie, tak na oko. Nie mam wyników badań, ale w Gliwicach mamy pływalnię olimpijczyk z 50-metrowy basen, trybuny są pełne. I większość dzieci, które... A woda też pełna? Tak, tak, tak. Większość dzieci, które są w klasach pływackich, przekonuje swoich rodziców, niezależnie od ich stopnia zaawansowania pływackiego. I rzeczywiście ta sztafeta się odbywa i teraz będziemy mieli już trzecią edycję, teraz na wiosnę. A druga mała fajna praktyka, którą wprowadziliśmy w drugiej szkole, w której pracuję w Gliwicach, tym razem bez oddziałów sportowych, to rozwiązanie problemu okresowych zwolnień z WF-u. Okazało się, że bardzo dużo osób w danej szkole ma zwolnienie okresowe z basenu z bardzo prozaicznych przyczyn, jakieś problemy z zatokami albo uczulenie na chlor, tego typu dolegliwości i te dzieciaki po prostu były wysyłane do domu. I po konsultacjach z rodzicami, z dyrektorką tej szkoły zaproponowałem trening mentalny dla tych dzieci jako psycholog sportu. I na początku, jak to każdy nowy pomysł, spotkało się to z dosyć dużą niechęcią, ale w tym momencie mam 100% frekwencję na moich zajęciach i jest to też fajna alternatywa na to, żeby w jakiś sposób zachęcić te dzieci. Czyli dzieciaki sobie mają wyobrażać, że pływają? Nie do końca o to chodzi. Pracujemy nad ustalaniem celów. Czasami to jest jakiś spacer, czy wyjście na świeże powietrze. Także to są zajęcia takie z nastawieniem na to, żeby te dzieci sobie też znalazły jakieś aktywności, które im pasują. Bo wierzę, że nie każdy będzie fascynował się piłką nożną, czy zapasami nawet, ale wierzę, że każdy człowiek znajdzie taką aktywność fizyczną, która mu będzie pasować i która będzie mu sprawiać frajdę. I myślę, że... Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Także myślę, że to też jest jednym z najważniejszych celów takiego nauczyciela wychowania fizycznego. Pomóc danemu dziecku odkryć swoją sportową pasję, bo myślę, że w każdym dziecku taka pasja drzemie. Pani Ewa. To ja kontynuując odkrywanie sportowych pasji w dzieciach, bo często zdarza się tak, że dzieci, które nawet w szkołach sportowych, tak jak jest w przypadku moich dzieci, mam dwie córki w szkołach sportowych, niestety dyscypliny, które są w tej szkole, nie są do końca dyscyplinami moich dzieci, one uprawiają inne dyscypliny, osiągają w nich sukcesy, ale to się kompletnie niestety nie spotyka, znaczy nie odbija się w ich zwykłej ocenie. Jakie uprawiają, niech pani tylko powie szybko. Jeżdżą na rolkach, właśnie wczoraj mieliśmy zawody rolkarskie, jeżdżą na nartach i łyżwach i rowerach, są mistrzyniami Wilanowa w kolarstwie górskim. No i niestety w szkole moje dziecko ma bardzo słabą, na SMS miało trójkę z WF-u, tak, ponieważ nie rzuca daleko piłką palantową i piłką lekarską. I ona do mnie przychodzi i mówi, mamo, ale wiesz, ja nie do końca rozumiem, dlaczego tak jest, bo przecież ja tyle sportu uprawiam. I jak to jest? Ja mówię, nie przejmuj się, ważne jest to, że uprawiasz ten sport. Poszłam do tego pana i zapytałam się go, jak to jest. On mówi, no my mamy tabelkę, muszę w tabelce. Ja mówię, ale czy to naprawdę jest tak, czy po prostu... No więc właśnie, to chyba nie jest do końca tak. I ja oczywiście walczę o to, bo widzę, że moje dziecko, mimo że jest bardzo zmotywowane do sportu, bo ma też domowy przykład, bo my wszyscy bardzo aktywnie bierzemy udział w aktywności sportowej, ale że dla niej to jest problem, że dzieci, które nie robią nic poza zajęciami szkolnymi, ale świetnie biegają na te 60 metrów i rzucają piłką palantową, mają piątki, a ona mimo, że tak duże osiąganie, ale też na przykład mówi, nie zaniosę medalu, który wczoraj dostałam, bo dzieci będą się ze mnie śmiały.
Więc poszła, nie, wzięła na WF koszulkę wczoraj swoją z zawodów i powiedziała, że dobrze, w takim razie ona pójdzie w tym. My mobilizujemy dzieci do tego, żeby pokazywały nam medale, swoje osiągnięcia, dyplomy. Za każdy taki medal dostają 6 i tak powinno być. Te dzieci powinny być absolutnie docenione za wysiłek, który wkładają, niekoniecznie w te dyscypliny, które są uprawiane w szkole. Tutaj zostało poruszonych tak dużo kwestii, że naprawdę ta debata jest zdecydowanie za krótka, żeby to wszystko objąć. Na pewno potrzebujemy takiej radykalnej reformy od podstaw, od kształcenia nauczycieli. Tutaj ukłon w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jestem wykładowcą Kolegium Nauczycielskiego, Wydział Pedagogiki. Chociaż to chyba ministerstwo, inne ministerstwa. No tak. Właśnie, nauki i szkolnictwa wyższego. Tak, tak, tak. Szkolnictwa wyższego. No właśnie, w tej kwestii. Na przykład, dlaczego mamy taki słaby stan, jeśli chodzi o nauczycieli, nie wszystkich, nie generalizuję, nauczania początkowego i takiego podejścia do WF-u? Dlatego, że w większości uczelni stricte pedagogicznych przedmiot pod tytułem metodyka wychowania fizycznego, tudzież wychowanie zdrowotne, najczęściej nie istnieje. A jeśli już jest, to jest w bardzo ograniczonej liczbie godzin. U mnie w Kolegium Nauczycielskim studenci mają 150 godzin. I to są zajęcia, to są wykłady, to są ćwiczenia, to są praktyki realizowane, pisanie konspektów i tak dalej. A potem nauczyciele przychodzą i nie odróżniają konspektu od scenariusza zajęć. Nie mają zielonego pojęcia w ogóle, jak to napisać, jak to tworzyć. To jest w ogóle skandal po prostu. Także zacznijmy od tej strony, potem ruszmy bazę dzieci, dlatego że czym skorupka za młodu nasiągnie? Od przedszkola uruchamiajmy dzieci sportowo, uruchamiajmy rodziców. Nie mówiąc o klasach 1-3, bo to jest dla mnie sprawą oczywistą. Dlaczego na przykład w Warszawie istnieje taki dobry program od zabawy do sportu? Już się słyszy o tym, że on będzie się finalizował. Dlaczego? Bo brakuje funduszy. W tę bazę, tu w dzieci powinny iść największe nakłady finansowe. Nie będziemy mieli wyników na olimpiadach, jeżeli nie będziemy mieli solidnej podbudowy, ogólnorozwojówki. Dzieci muszą poznać wszystkie dyscypliny sportu. W szkole podstawowej nie powinno się dzielić. Tu nie ma sportu do wyboru. Oni muszą poznać wszystko. Gimnazjum, liceum, zgadzam się, jak najbardziej. Tam już oni wiedzą, czego chcą. Podstawówka, wszystko. Po prostu wszystko. Bardzo mnie pan zainspirował, pan nauczyciel WF-u, który powiedział o tym, że rodzice, których dzieci jakby zdecydowały się razem z tymi rodzicami na świadomą taką drogę specjalizacyjną, będę sportowcem przez jakiś czas, angażują się i mamy tam różne mechanizmy, jak tych rodziców angażować, że oni dowożą, biorą udział w zawodach i tak dalej. Moim zdaniem, jak patrzę na inne ciekawe rozwiązania, znowu z innych krajów, przepraszam, to nie jest tak, że zawsze uważam, że za granicą jest fajnie, a u nas jest nie fajnie, u nas jest fajnie. Zaraz powiem o tym, co jest u nas fajnego. Dają po prostu rodzicom konkretne zadania. System wygląda tak, że w weekendy, bo umówmy się, ja jestem matką, jak mnie zaprasza nauczyciel WF-u, żebym przyszła w tygodniu obejrzeć lekcję WF-u, nie zwolnię się z pracy, jest mi ciężko. Natomiast tam wygląda to tak, że często w weekend są zawody dla dzieci amatorów, nie dla tych dzieci, które rzeczywiście są wybitne, jeżdżą na jakieś specjalistyczne zawody, tylko dla tych wszystkich, które tą nogą powiedzmy średnio operują. I tam jest absolutnym standardem, że dla rodziców są konkretne zadania. Nie ma w obszarze, sport jest o doświadczeniu. Jeżeli ja nie doświadczę bycia na zawodach, nie doświadczę pomocy mojemu dziecku w czymś, nie zobaczę czegoś, nie pobiegnę, to mogę o tym tylko teoretyzować. Więc moim zdaniem rozwiązaniem tego jakby naszego kluczowego, nie wiem, wyzwania, z którym żeśmy dzisiaj się tutaj zetknęli, czyli co zrobić, żeby ci rodzice z tymi nauczycielami jakoś byli w tym obszarze sportu razem, to musimy szukać takich pretekstów i narzędzi, żeby oni na terenie szkoły, na terenie klubu po prostu coś razem robili. Będzie szło bardzo opornie, ponieważ polski rodzic
Nie ma takiego amerykańskiego zwyczaju, że ja wspólnie ze społecznością lokalną kreuję ofertę mojej szkoły. Ale tak jak już powiedziałyśmy sobie i zgodziłyśmy się, to będzie trwało dużo, ale warto. Po prostu rodzice muszą dostawać zadania i muszą doświadczać, że to jest też dla nich przyjemność. Oni się będą zbliżać ze szkołą, ze swoimi dziećmi, ze sportem. To się będzie wszystko razem działo. I króciutko jeszcze, program Mały Mistrz, który oglądam, który jest naprawdę wspaniałym programem. I on jest dokładnie o tym, o czym mówił pan nasz olimpijczyk i o tym, o czym panie mówiły. Pierwsze 3 lata i problem tego, że mamy nauczycielki nauczania zintegrowanego, które są często zdezorientowane i one nie mają pomysłów, nie mają wiedzy. Dzięki programowi Mały Mistrz, doświadczony nauczyciel WF-u, który pracuje z dziećmi w późniejszych latach, razem z tą nauczycielką pracując, inspiruje ją. Ja się z tymi nauczycielkami widziałam i ja wiem, że nawet jeżeli one na samym początku tego programu trochę są sceptyczne i trochę nie bardzo, to naprawdę znakomita większość z nich jest później zachwycona, bo one doświadczają tego, jak sport potrafi być cudownym narzędziem edukacyjnym i po kilku miesiącach pracy, bo ten projekt był realizowany na Dolnym Śląsku od kilku lat, więc ja znam jego wyniki, naprawdę te kobiety bez względu na to, jakie miały doświadczenia sportowe uprzednie, są przekonane, tak, chcę prowadzić z pełnym zaangażowaniem lekcje WF-u. Bo nie mamy się co gniewać na to i to mnie bardzo często też śmieszy, że jak mówimy o sporcie, to wszyscy mówią, potrzebujemy ludzi z pasją, muszą być ludzie, jak nie mamy pasjonatów, to co my zrobimy? W każdej grupie zawodowej jest jakaś grupa pasjonatów i jakaś grupa ludzi, którzy nie są pasjonatami. My musimy robić takie narzędzia i takie programy, które pozwalają ludziom o średniej emocjonalności do danego obszaru działać dobrze i sprawnie. I nie upierajmy się, że wszyscy nauczyciele WF-u muszą być pasjonatami. Jest tam grupa dobrych specjalistów, którzy mogą dobrze działać, jak im damy narzędzia. Mój kolega, który prowadzi zajęcia wychowania fizycznego, mówi, że mam masakra. No, jedna trzecia dzieci, a czasami 1/4 dzieci tylko uprawia. Ja powiedziałem mu, słuchaj, i co one robią? A siedzą na ławce. I co robią? I grają. Więc zrób coś takiego. Każ im pisać konspekt z danych zajęć wychowania fizycznego. Ale my co? Ja mówię, normalnie, niech piszą. Kto był na zajęciach, ile było dzieci, jaką dyscyplinę uprawiali, co robili po prostu na zajęciach. I my zobaczysz. I co się okazało? Na następne, jak go spotkałem, mówi połowa. Po kilku lekcjach tylko 2 faktycznie chorych dzieci siedziała na ławce, reszta ćwiczyła. Więc to też jest kwestia tego, że dzieci wybierają dla siebie mniejsze zło właśnie. A niestety kiedyś brałem udział w programie, gdzie była sonda przeprowadzona i było pytanie, czy wychowanie fizyczne powinno być w programie nauczania w szkole? Słuchajcie, masakra. 24% powiedziało, że absolutnie nie. Po co WF? A to, że my tu siedzimy, rozmawiamy, chodzimy, to jest dzięki właśnie wychowaniu fizycznemu.